Co 4 lata wszyscy fani piłki nożnej siadają przed ekranami telewizorów lub bezpośrednio na trybunach stadionu, aby obejrzeć rywalizację o tytuł mistrza świata w tej pięknej dyscyplinie sportu. Jest to niezwykle prestiżowe osiągnięcie, które jest marzeniem każdego zawodowego piłkarza. Niestety nie dla wszystkich bardzo dobry występ na tego typu turnieju jest gwarantem świetlanej przyszłości. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam historię pewnego zawodnika. Od gwiazdy mistrzostw świata po kierowcę Ubera? Upadek gwiazdy. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym materiale będzie mowa o jednym z najbardziej znanych i najbardziej utytułowanych tureckich napastników w historii. Nazywa się Hakan Sukur. Legenda Galatasaraju, w którym rozegrał łącznie ponad 300 spotkań. Jest 8-krotnym mistrzem Turcji oraz 6-krotnym zdobywcą Pucharu Turcji. W sezonie 1999-2000 sięgnął po Puchar UEFA, czyli dzisiejszą Ligę Europy. 3-krotnie sięgał po tytuł Króla Strzelców tureckiej Ekstraklasy. Został wybierany aż 5-krotnie na piłkarza roku w Turcji. W reprezentacji rozegrał dokładnie 112 spotkań, strzelając 51 bramek. To właśnie ze swoich reprezentacyjnych dokonań Hakan Sukur jest najbardziej znany. Na Mistrzostwach Świata w 2002, które odbywały się na piłkarskich boiskach Japonii oraz Korei Południowej, Turcja zaszła niesamowicie daleko. Ostatecznie zajęła 3. miejsce, pokonując Koreę Południową 3-2. Hakan Sukur co prawda przez cały turniej zdobył tylko jedną bramkę, jednak jego rola w zespole była ogromna. Pełnił odpowiedzialną rolę kapitana. Jedyna bramka, jaką zdobył, przeszła do historii. Padła ona w 11 sekundzie meczu. Tym samym Sukur pobił rekord najszybciej strzelonego gola w historii Mistrzostw Świata. Później dołożył jeszcze asystę, dzięki czemu Turcja po raz pierwszy w historii sięgnęła po medal Mistrzostw Świata. Mogłoby się wydawać, że piłkarz z taką przeszłością po zawieszeniu butów na kołku będzie równie utytułowanym trenerem bądź działaczem. Niestety rzeczywistość okazała się brutalna dla Hakana Sukura. Obecnie Turek mieszka w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Waszyngtonie i pracuje tam jako kierowca Ubera. Dlaczego tak potoczyły się jego losy? W przeszłości Sukur był członkiem partii Recepa Erdogana. Były piłkarz postanowił odejść z niej po ujawnieniu wielu skandali korupcyjnych. W związku z tym Sukur został pozbawiony wszystkich środków do życia, które przez wiele lat gromadził. Na domiar złego jego najbliższa rodzina była zastraszana przez władzę. W jednym z wywiadów tak Sukur opisał swoją ciężką sytuację. Zaczynam od zera, nie mam praktycznie niczego na świecie. Erdogan zabrał mi wszystko, nawet moje prawo do wolności, prawo do mowy. Rzucali kamieniami w sklep mojej żony, moje dzieci były nękane na ulicach. Dostawałem groźby dzień w dzień. Po aresztowaniu mojego ojca skonfiskowano mi niemal wszystko. Wszyscy związani ze mną mieli problemy finansowe. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.